Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński. Dzień dobry. Moim gościem jest poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, podaje pan rękę na przywitanie? No oczywiście, że podaję, ale z drugiej strony ostrożności nigdy dość, więc rozumiem, że w określonych sytuacjach pewnie będzie trzeba tego unikać, jak to się dzieje chociażby przy okazji imprez sportowych, bodajże w Anglii, gdzie wprowadzono tego typu zakazy. No w polskiej lidze siatkówki też jest taka rekomendacja, więc takich sytuacji jest coraz więcej. Patrząc na to, co dzieje się w innych krajach, jest tylko kwestią czasu, kiedy kolejne przypadki zakażonych, także ofiar śmiertelnych pojawią się w Polsce? To znaczy, tak jak mówiliśmy, że kwestią czasu jest pojawienie się koronawirusa w Polsce. Może się liczyć z tym, że tych przypadków będzie coraz więcej, ale to nie musi oczywiście oznaczać, że będzie ich tak wiele jak we Włoszech i to nie musi oznaczać, że będzie to aż tak dramatycznie jak we Włoszech. Tego nie wiemy, z tego powodu właśnie rząd, państwo, służby państwa, ale także i samorządowcy przygotowywali się od tak naprawdę kilku tygodni, właściwie od 2 miesięcy działają służby, sztab kryzysowy zbiera się regularnie w Warszawie, to wszystko się dzieje. No i tutaj trzeba też przy tych wszystkich waśniach i sporach politycznych pochwalić polityków z różnych opcji, że potrafiliśmy się z sobą porozumieć, dogadać, jeżeli chodzi o specustawę związaną właśnie z tą epidemią. To jest oby nowe otwarcie w polskiej polityce, gdzie przynajmniej w tych najważniejszych sprawach, mimo różnic politycznych, które są czymś zrozumiałym i naturalnym, będziemy potrafili jednak w najważniejszych sprawach się z sobą dogadywać. Przygotowywaliśmy się, ale wciąż niestety okazuje się, że nie znamy tych procedur, bo chociażby sytuacja z dzisiaj, z Barcina, gdzie osoba, która podejrzewa u siebie przypadek koronawirusa, zgłosiła się zamiast do sanepidu, to do normalnej placówki zdrowia, do przychodni. Ja myślę, że to zawsze trzeba w takiej sytuacji skorzystać chociażby z tej infolinii i poradzić się, co należy zrobić. Bo ja rozumiem, że poszczególni pacjenci mogą być zagubieni. Państwo, media publiczne, media komercyjne podają te telefony, infolinie, na które można dzwonić. I wydaje mi się, że to jest chyba ta najbezpieczniejsza droga w sytuacji, kiedy ktoś nie wie, co ma zrobić, jak ma postąpić, gdzie ma się zgłosić. Główny inspektor sanitarny rekomenduje, żeby odwoływać imprezy masowe, które odbywają się w pomieszczeniach zamkniętych. W którym momencie to przestanie być rekomendacja, a będzie już konkretne, wyraźne wskazanie, a wręcz zakaz? Ja myślę, że w sytuacji takiej, kiedy będzie dochodziło do rozwoju tej epidemii, kiedy prawdopodobieństwo, że można przy okazji takiej imprezy rzeczywiście spotkać osobę, która jest nosicielem wirusa, będzie no, przynajmniej dość wysokie. W tej chwili to nie jest wysokie prawdopodobieństwo. W związku z tym, jeżeli nie ma jakichś szczególnych powodów, to są tylko zalecenia, a nie obowiązek. Ustawa dała takie możliwości wprowadzenia takiego obowiązkowego zakazu. Na razie no, nie mamy takiej sytuacji. Przypomnijmy także, że te osoby, które z tym pacjentem zero i zdaje się kolejnymi pacjentami miały styczność, zostały objęte kwarantanną, obserwacją, a więc te osoby są wyizolowane i odseparowane od reszty społeczeństwa. A propos organizacji imprez, dzisiaj wojewoda Mikołaj Bogdanowicz poinformował, że poważnie rozważane jest odwołanie Welcome Forum in Toruń, dużej imprezy międzynarodowej w dużym gronie ekspertów. Tak naprawdę pytanie, czy są przepisy, które zmuszą organizatorów tego typu wydarzenia do tego, żeby go nie organizować, czy to będzie tylko i wyłącznie zalecenie? Ja myślę, że na tym etapie wojewoda w sposób rozsądny i umiarkowany podchodzi do tej sprawy. O tyle jest specyfika tego typu imprez taka, że to jest impreza międzynarodowa. W związku z tym jest większe
troszkę większe ryzyko, niż gdyby to była impreza tylko krajowa, że ktoś, kto przyleci do Polski za granicę, no, może być osobą po takim kontakcie z koronawirusem. My takie przypadki oczywiście trudniej będziemy mogli zweryfikować. To, z czym mamy do czynienia tutaj na terenie Polski, łatwiej przeprowadzić kwarantannę osób, które podróżowały z tym pacjentem zarażonym, czy osób, które miały inną z nim styczność. Więc zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji. Wydaje się, że nie jest dobrze ani z jednej strony opieszałość w tych działaniach i lekceważenie, i tego na szczęście nie ma, ale także po drugiej stronie również przesadnie duże reagowanie też jest oczywiście niepożądane. Dzisiaj też była sesja sejmiku wojewódzkiego, między innymi poświęcone tej sprawie, a więc dobrze również, że w samorządzie się zwraca na to uwagę, bo my wszyscy musimy się tym przygotować, do tego przygotować, i tu dobrze, że samorządowcy również biorą udział w takich przygotowaniach. Ponad 4000 osób, tyle jest objętych w tej chwili kwarantanną domową. Kto się tymi ludźmi zajmuje? Kto ich kontroluje? Kto ich sprawdza? Kto dba o to, żeby na przykład mieli co jeść, i sprawdza, czy są zdrowi? Tutaj szczegółów technicznych nie znam, ale z tego, co mi wiadomo, jest jakiś nadzór, przynajmniej taki zdalny, telefoniczny, nad tymi osobami. Te szczegóły to pewnie bardziej inspekcja sanitarna mogłaby podać. Tak przy okazji, jak to dobrze się stało, że kilka tygodni temu przeprowadziliśmy z powrotem, bo wróciliśmy do takich dawnych rozwiązań, z powrotem przeprowadziliśmy pionizację inspekcji sanitarnej, bo ona przez swoją taką poziomą strukturę była o tyle gorzej zorganizowana, że trudniej byłoby dbać o właściwy przepływ i informacji, i decyzji. Teraz przy strukturze pionowej łatwo jest przekazywać informacje do góry, do głównego inspektora sanitarnego, a z tej pozycji łatwiej wydawać dyspozycje i zalecenia w dół. Czas w takich sytuacjach z pewnością ma znaczenie. Pana zdaniem, w miejscach, w których ujawniono przypadki koronawirusa w kraju, powinny być czasowo zamykane szkoły? Ja myślę, że na tym etapie również nie. Zobaczymy, jaka będzie dalsza sytuacja. Ustawa daje możliwości również rekompensaty nauczycielom w przypadku zamknięcia szkoły, także pensja będzie wypłacona. W przypadku małych dzieci do 8 roku życia ustawa, ta specustawa, którą wspólnie przyjęliśmy, daje także możliwość dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego na dziecko. Także rodzic będzie mógł pozostać z dzieckiem, które nie mogło pójść do szkoły, albo dzieckiem, które jest objęte kwarantanną, będzie mógł pozostać w domu. To są, uważam, ważne zapisy, jedne z wielu ważnych zapisów, które przyjęliśmy. Natomiast oczywiście w sytuacji, kiedy tych zachorowań na danym terenie byłoby więcej, no, obserwujemy to zwłaszcza na południu Polski, to nie wykluczam, że właśnie na tych terenach, gdzie tych zachorowań było więcej, również będą takie decyzje podjęte, czyli zawieszające zajęcia zarówno w szkole, jak i również na studiach. Jesteśmy w takim, a nie innym momencie życia politycznego w naszym kraju. Pana zdaniem problem koronawirusa wpłynie w jakiś sposób na kampanię wyborczą, na to, jak ona wygląda? Z pewnością w tej chwili wpłynął na samą strukturę kampanii, mobilność, możliwość przeprowadzenia dużej ilości dużych spotkań, no, ale jeżeli chodzi o samą tematykę, oczywiście to również jest jedna. Organizację tej kampanii. Jeżeli chodzi o organizację, no to oczywiście jak będzie ta sytuacja się rozwijała, to tak, to na pewno wpłynie to na organizację. Jeżeli chodzi o tematykę, to wydaje się, że początkowo no niektóre środowiska polityczne grały kwestią tych koronawirusa, przekazywano nieprawdziwe informacje. Przypominam, już jedna nawet z kandydatek, ale i osoby z jej sztabu przekazywały niesprawdzone informacje dotyczące zakażeń w Polsce. Teraz już takich sytuacji na szczęście nie obserwujemy. Być może udało się wyciszyć te emocje i wszyscy już bardziej rozsądnie podchodzą do sprawy, i o to można tylko apelować. Nie z jednej strony
przekonujmy społeczeństwo do pewnych właściwych działań, do przestrzegania higieny i pilnowania, ograniczania kontaktu, zwłaszcza tych osób, które mają obniżoną odporność ze względu na wiek albo towarzyszące choroby, ale także nie straszmy, nie wykorzystujmy tej sytuacji do prowadzenia kampanii politycznej. Pytam o przebieg kampanii wyborczej, między innymi dlatego, że sztab Szymona Hołowni zapowiedział, że rezygnuje z otwartych spotkań w ciasnych przestrzeniach. Inni kandydaci powinni też pójść tą drogą, jeżeli mamy sytuację taką, jaką mamy w tej chwili. Wydaje mi się, że na razie nie ma takiej potrzeby. Ja nie wiem, ile osób przychodziło na spotkania Szymona Hołowni, czy to była duża grupa osób. Być może nawet to w jego przypadku było przesadzone działanie. Takie odnoszę wrażenie. Ale widział pan chociażby z naszego regionu z Chełmna, gdzie prezydent Andrzej Duda przyjechał spotkać się z mieszkańcami i też podawał ręce tym, którzy przyszli na spotkanie. No tak, no i to jest oczywiście pytanie również do samego kandydata, na ile on chce, co tu dużo mówić, zwiększać swoje narażenie, zresztą nie tylko związane przecież z koronawirusem, w ogóle obecność tego typu jest zawsze związana z jakimś potencjalnym, może być związana z jakimś potencjalnym zagrożeniem, ale prezydent zawsze był otwarty, zawsze spotykał się z ludźmi, zawsze wchodził w tłum ludzi, stąd nie jestem zdziwiony, że robi to w dalszym ciągu i póki nie będzie ewidentnych, twardych zaleceń, żeby tego nie robił, to jestem przekonany, że nadal będzie taką aktywność utrzymywał. A potrafi pan sobie wyobrazić w taką sytuację, że z powodu koronawirusa i tego, jak to się dalej może rozwijać, patrząc na inne kraje, jak się to rozwija, konieczne będzie na przykład przesunięcie wyborów prezydenckich? To wydaje się mało prawdopodobne. Obserwujmy też, jaki jest rozwój tej sytuacji. Ogromna większość zachorowań miała miejsce w Azji, przede wszystkim w Chinach. Właściwie tylko relatywnie nieduży procent tych zachorowań jest poza Azją. Oczywiście też tutaj rozłożenie jest nierównomierne. We Włoszech jest tych zachorowań relatywnie dużo, w innych krajach europejskich dużo, dużo mniej. W związku z tym wszystko zależy od rozwoju tej epidemii. Wydaje się, że jeżeli te proporcje będą tak utrzymane, a w tych krajach europejskich zachorowań jest z pewnością mniej, również dlatego, że wyciągnięto wnioski z tego, co działo się w Chinach i działania były podjęte w wielu krajach od razu, jeszcze na początku albo nawet przed wystąpieniem infekcji, jak to było w Polsce, gdzie jeszcze przed wystąpieniem wirusa już podejmowano określone działania, to wszystko, myślę, uchroni nas przed taką sytuacją, gdzie no, trzeba by rozważać to, o czym pan redaktor powiedział, czyli przesuwanie wyborów. Nie, ja zakładam, że do takiej sytuacji w Polsce nie dojdzie. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Na pewno wszelkie informacje na temat koronawirusa także na naszej antenie. Dziękuję bardzo. Poseł Tomasz Latos, również przewodniczący dziękuję. Sejmowej Komisji Zdrowia, był gościem rozmowy dnia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.